Słowa Ewangelii według świętego Jana. Maria Magdalena stała przed grobem płacząc, a kiedy tak płakała, nachyliła się do grobu i ujrzała dwóch aniołów w bieli siedzących, jednego przy głowie, a drugiego przy nogach, w miejscu, gdzie leżało ciało Jezusa. I rzekli do niej: Niewiasto, czemu płaczesz? Odpowiedziała im: Zabrano Pana mego i nie wiem, gdzie go położono. Gdy to powiedziała, odwróciła się i ujrzała stojącego Jezusa, ale nie wiedziała, że to Jezus. Rzekł do niej Jezus: Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona zaś, sądząc, że to jest ogrodnik, powiedziała do niego: Panie, jeśli Ty go przeniosłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go wezmę. Jezus rzekł do niej: Mario. A ona, obróciwszy się, powiedziała do niego po hebrajsku: Rabbuni, to znaczy nauczycielu. Rzekł do niej Jezus: Nie zatrzymuj mnie, jeszcze bowiem nie wstąpiłem do Ojca. Natomiast udaj się do moich braci i powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego oraz do Boga mego i Boga waszego. Poszła Maria Magdalena, oznajmiając uczniom: Widziałam Pana i to mi powiedział. Dziś w Dobrej Nowinie Maria Magdalena dwukrotnie słyszy pytanie: Czemu płaczesz? Jeśli jakieś zdanie w Ewangelii jest powtórzone, to znak, że Bóg chce na nie zwrócić naszą uwagę. Ten dzisiejszy fragment jest dla nas zaproszeniem, abyśmy wniknęli w głębie siebie i poszukali tam przyczyny naszej rozpaczy, lęku i łez. Co sprawia, że jestem smutny, zatroskany, zaniepokojony? Jaka jest prawdziwa przyczyna moich lęków? Kiedy zmartwychwstały Chrystus przychodzi do zalęknionych uczniów, mówi im: Pokój wam. Jezus przynosi do naszego życia pokój, którego na ziemi nie jest w stanie nic dać. Pokój, który przekracza nawet nasze wewnętrzne pragnienia. Maria cierpiała na krótkowzroczność. Na tę samą chorobę cierpieli pozostali uczniowie Chrystusa. Krótkowzroczność w życiu duchowym człowieka objawia się niemożliwością dostrzeżenia życia w jego całej rozciągłości. Człowiek krótkowzroczny widzi na końcu życia jedynie grób i śmierć. Czy i ja nie cierpię na chorobę krótkowzroczności? Czy potrafię patrzeć na życie w całej jego rozciągłości, znacznie dalej niż granica śmierci? Kiedy zamykam się na nadzieję życia wiecznego, widzę jedynie klaustrofobiczną ciemność grobu. Życie i problemy, jakie ze sobą niesie, stają się jak głaz, który mnie zamyka w samotnej otchłani. Pozwólmy dziś Jezusowi otworzyć nasze grobowce. Pozwólmy się z nich wyprowadzić. Niech zajaśnieje nam Chrystus, nadzieja naszego zmartwychwstania i życia.